Il messaggio che la parola di Dio oggi vuole comunicarci è certamente quello della speranza. Quella speranza che non delude. Przesłanie dzisiejszego Słowa Bożego to jest właśnie nadzieja. Antioco Epifane dice: da Dio si ha la speranza di essere di nuovo da Lui resuscitati. Poprzez znaki nadziei jesteśmy prowadzeni do zmartwychwstania. Le sofferenze, le torture hanno la forza di guardare oltre. Una fede che, mentre riconosce in Dio la sorgente della speranza, mostra il desiderio. Ile właśnie stron Ewangelii opowiada nam o tych momentach nadziei. Abbiamo ascoltato come Gesù con una semplice risposta ma perfetta cancelli tutta la banale casistica che i Sadducei gli avevano sottoposto. La sua espressione: Dio non è dei morti ma dei viventi. Właśnie poprzez te uczynki miłosierdzia Pan zachęca nas do aktu wspaniałego humanizmu, dzielenia się z innymi. Osoba chora, która czuje się samotna, nie da się ukryć, że zwłaszcza w naszych czasach, właśnie będąc chorym, najgłębiej doświadczamy tej właśnie samotności. Tak samo myślę o osobach zamkniętych w więzieniu. Nadzieja jest darem, który pochodzi od Boga. Essa è posta nel più profondo del cuore di ogni persona perché possa rischiare con la sua luce il presente. Spesso turbato e offuscato. Dlatego też umieszczając więźniów, odwiedzając więźniów, jest to znak miłosierdzia Bożego. Bisogno di rendere sempre più salde. Kto może zrozumieć jego właśnie cierpienie i wyrzuty sumienia? Zbyt łatwo umyć sobie ręce, mówiąc, że ten człowiek popełnił błąd. Nonostante il male che abbiamo compiuto, non esiste luogo nel nostro cuore che non possa essere raggiunto dall'amore di Dio. Dove c'è una persona che ha sbagliato, là si fa ancora più presente. Kto może zrozumieć właśnie człowieka, który się pogubił, popełnił błąd? Chrześcijanin to człowiek raczej powołany, aby się o niego zatroszczyć, żeby człowiek, który popełnił błąd, zrozumiał popełniane zło i zastanowił się. Fratelli e sorelle carcerati. Dzisiaj przeżywamy rok jubileuszowy naszych braci ukaranych więzieniem. Często myślę o więźniach. Zastanawiam się, co doprowadziło ich do popełnienia przestępstwa i jak mogli ulec różnym formom zła. Jednak wraz z tymi myślami czuję, że wszyscy potrzebują bliskości i czułości, ponieważ miłosierdzie Boże działa cuda. Una cosa infatti è ciò che meritiamo per il male compiuto. Brak wolności jest dla człowieka bez wątpienia jednym z największych niedostatków. Jeśli do tego dochodzi degradacja z powodu często nieludzkich warunków, w których żyją te osoby, to wówczas mamy naprawdę do czynienia z sytuacją, w której chrześcijanin czuje się wezwany do uczynienia wszystkiego, żeby przywrócić im godność. Nella lettera ai Romani l'apostolo Paolo parla di Dio come del Dio della speranza. È come se volesse dirci anche a noi. W lekturze listu do Rzymian święty Paweł mówi o nadziei, o tym, że Bóg daje tę właśnie nadzieję. Jest także wzruszający fragment Dziejów Apostolskich, w którym jest mowa o uwięzieniu Pawła, gdzie czuł się samotny i chciał
kogoś z przyjaciół, żeby go odwiedzić, odwiedził. Nel ritorno del figlio che ha sbagliato. Non esiste tregua nel riposo per Dio fino a quando non ha ritrovato la pecora che si era perduta. Se dunque Dio spera, allora la speranza non può essere tolta a nessuno, perché è la forza per andare avanti. È la... Bo nadzieja jest darem Boga, jest ona umieszczona w głębi serca każdego człowieka. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi o Bogu jako o Bogu nadziei. Tak jakby chciał nam powiedzieć, że również Bóg ma nadzieję i chociaż może się to wydawać paradoksalne, tak właśnie jest. Bóg ma nadzieję, Jego miłosierdzie nie pozostawia Go w spokoju. Jest jak ów ojciec przy powieści, zawsze mający nadzieję na powrót syna, który pobłądził. Nie ma wytchnienia ani spoczynku dla Boga, dopóki nie znajdzie owcy zagubionej. Jeżeli więc Bóg ma nadzieję, to zatem nikomu nie można odbierać nadziei, gdyż ona jest siłą. Drodzy więźniowie, tak do was mówię, to jest dzień waszego jubileuszu. Niechaj dzisiaj przed Panem wasza nadzieja rozpali się na nowo. Jubileusz ze swej natury właśnie niesie ze sobą zapowiedź wyzwolenia. Nie ode mnie zależy możliwość udzielenia wolności, ale zadaniem, z którego Kościół nie może zrezygnować, jest rozbudzenie w każdym z was pragnienia prawdziwej wolności. Czasami swoista obłuda popycha, by widzieć w was tylko ludzi, którzy pobłądzili, dla których jedyną drogą jest więzienie. Nie myśli się o możliwości przemiany swojego życia. Nie ma wielkiego zaufania do resocjalizacji. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare. Popatrzmy, że wszyscy mamy tą możliwość, by się pomylić, by się zagubić, ale jednak jest to właśnie hipokryzją skazać tych, którzy pobłądzili, na brak możliwości rozwiązania. I w ten sposób zapominamy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i często jesteśmy również więźniami, nie zdając sobie z tego sprawy, gdy pozostajemy zamknięci w swoich uprzedzeniach, czy też jesteśmy niewolnikami bożków fałszywego dobrobytu, gdy obracamy się w obrębie naszych schematów ideologicznych lub mamy do czynienia z absolutyzacją praw rynku, które miażdżą ludzi i nie czynimy w istocie nic innego, jak stajemy między wąskimi ścianami, gdzie jest cel indywidualizmu i samowystarczalności, będąc pozbawionymi prawdy rodzącej wolność. A wytykanie palcem kogoś, kto pobłądził, nie może stać się pretekstem do ukrywania własnych sprzeczności. Wiemy, że nikt nie może uważać się za usprawiedliwionego przed Bogiem, ale nikt nie może żyć bez pewności uzyskania przebaczenia. Skruszony łotr, ukrzyżowany wraz z Jezusem, towarzyszył Jemu w niebie. Niech więc żaden z was nie zamyka się w przeszłości. Oczywiście, miniona historia, nawet gdybyśmy chcieli, nie może być pisana na nowo. Ale historia, która zaczyna się dziś i która patrzy w przyszłość, jest jeszcze cała do napisania dzięki łasce Boga
i waszej osobistej odpowiedzialności. Ucząc się na błędach z przeszłości, można otworzyć nowy rozdział życia. Nie popadajmy w pokusę myślenia, że nie możemy uzyskać przebaczenia. O cokolwiek małego lub dużego oskarżałoby nasze serce, Bóg jest większy od naszego serca. Musimy tylko powierzyć się Jego miłosierdziu. Wiara, chociaż byłaby mała jak ziarnko gorczycy, może góry przenosić. Ileż razy moc wiary pozwala wypowiedzieć słowo przebaczenia w warunkach po ludzku niemożliwych. Osoby, które doznały na własnej skórze lub na swoich najbliższych, czy też w swoim majątku przemocy i nadużyć. Tylko moc Boga, miłosierdzie może uleczyć nasze rany. A gdzie na przemoc odpowiada się przebaczeniem, tam także serce człowieka, który pobłądził, może zostać zdobyte miłością, która pokonuje wszelkie formy zła. W ten sposób wśród ofiar i winnych Bóg wzbudza autentycznych świadków i budowniczych miłosierdzia. Dziś czcimy Maryję w tej figurze, którą widzimy, która przedstawia ją jako matkę trzymającą w ramionach Jezusa z zerwanym łańcuchem, łańcuchem niewoli i uwięzienia. Niech skieruje ona na każdego z was swoje macierzyńskie spojrzenie. Niech sprawi, by z waszego serca wypłynęła moc nadziei na nowe życie, godne przeżywania w pełnej wolności i w służbie bliźniemu.